Cześć! W dwóch kolejnych odcinkach pokażę, jak przygotować grę do dystrybucji w Google Play, czyli grę pod Androida. Przygotowujemy projekt tak samo, jak pokazałem to w poprzednich odcinkach, pod Androida, ale trzeba jeszcze dodatkowo go zmodyfikować. Wchodzimy do Project Settings i przechodzimy do Packaging, ponieważ trzeba przygotować grę pod wydanie, a nie tylko wersję deweloperską. A więc tu jest Build Configuration, teraz jest Development, więc trzeba wybrać For Distribution na dole i automatycznie zmieni się Configuration na Shipping, czyli gotowa gra do wydania, do dystrybucji. Przejdźmy teraz do zakładki Android. Tutaj musimy przystosować projekt oczywiście pod platformę Androida, czyli zmieniamy tutaj, dajemy Configure Now i tak samo podobnie dajemy nieco niżej, ponieważ tam musimy przystosować pod platformę Google Play i serwis Google Play, więc też dajemy Configure Now i teraz przejdźmy jeszcze na chwilę do góry, ponieważ każda wersja naszej gry ma nazwę, więc warto zmienić nazwę na nazwę naszej firmy lub co tylkokolwiek chcę tam wpisać. Ja na przykład wpisałem coś takiego. Każda wersja, tak jak ARMv7 i ARM64, powinna być różna, ponieważ niby to jest ta sama wersja gry na różne platformy, więc wersja powinna być inna. Wersja domyślna to jest 1, natomiast offset ARM64 to jest plus 1, więc 7 będzie z wersją numer 1, 64 z numerem 2, czyli 1 plus 1. Decydujemy też, na jakiej pamięci to będzie zapisywane, czyli czy wewnętrznej, czy na zewnętrznej, czy może auto, czyli gdy wewnętrzna jest zapchana, no to zainstaluje na karcie zewnętrznej. To jest najtrudniejszy element, ponieważ musimy stworzyć cyfrowy podpis. W konsoli wpisujemy KeyTool, ponieważ to jest narzędzie do tworzenia podpisów cyfrowych. Nasza aplikacja musi mieć taki podpis. Wpisujemy parametr GenKey, ponieważ będziemy tworzyć ten klucz. Kolejny parametr to jest minus V, który pozwoli wyświetlić nieco więcej informacji podczas tworzenia tego klucza, ponieważ będziemy musieli tam podać niektóre interesujące być może informacje. Myślnik keystore, a więc tworzymy plik keystore z takim właśnie rozszerzeniem. Możemy zapisać go gdziekolwiek, ale musimy mieć takie rozszerzenie. Nazwa jest dowolna, ważne jednak, żeby pamiętać, gdzie go zapisaliśmy. Więc zapisujemy plik, w tym przypadku gmachnik, keystore. No i następny parametr to jest alias, a więc jakaś nazwa wewnętrzna naszego klucza. Ja go nazwę w taki sam sposób jak klucz, więc po prostu gmachnik. Następnie podajemy algorytm kodowania klucza, w tym przypadku najbardziej popularny, czyli RSA. Długość klucza kodowania, no to niech będzie 2K, czyli 2048. No i na końcu musimy podać wartość, która decyduje o długości ważności klucza, więc validity podaje się w dniach, ja podam 10 tysięcy, czyli w sumie prawie wieczność. Enter. Teraz musimy podać password. Trzeba go zapamiętać, ponieważ na samym początku i na końcu trzeba go podać. I ważne, żeby był jakiś złożony, ja tutaj nie pokażę jaki, ale taki, żebyśmy go zapamiętali. Tutaj musimy podać pierwsze imię i nazwisko, więc ja się podpiszę. OK, enter. Teraz musimy podać nazwę organizacji. No, ja tutaj nie mam żadnej organizacji, więc sobie wymyślę jakąś, na przykład taką. Nie wiem, czy ktoś taką ma. Czy to była jednostka organizacji? Tutaj jest sama organizacja, wpiszę tak samo. OK, teraz miasto. Powiedzmy, że Katowice. OK. No i teraz można też region wpisać, no to dla niektórych Amerykanów to może być Polska, ale ja napiszę Śląsk. Jak ktoś jest z Zagłębia, to może Zagłębie wpisać. No ale tutaj mamy województwo akurat śląskie, więc tak pisałem. No i dwie litery w naszym przypadku to jest PL i Enter. Teraz pyta się, czy wszystko jest OK. Domyślnie mówi nie, ale my mówimy tak, czyli dajemy Y, żeby zaakceptować to. Ewentualnie można wpisać prawdopodobnie jest i też będzie OK. No i teraz musimy wpisać po raz kolejny nasze hasło, które mam nadzieję, że pamiętamy. Jeżeli wpiszemy
jeszcze raz wpiszemy, żeby przypadkiem ktoś sobie caps locka nie nacisnął. No i jeżeli wszystko poszło ok, to mamy ten plik zapisany. To już możemy zapamiętać, gdzie został zapisany, chociaż hasło też się przydaje, alias. Dobra, zamykamy i teraz wpiszemy te hasła do silnika. Na samym początku lepiej przenieść do katalogu build, do katalogu Android i tam wkleić ten plik keystore. On dużo nie zajmuje, ale jest konieczny, bo jeżeli nie skompilujemy gry z tym keystorem, to po prostu nie wrzucimy to na Google Play. Ok, przejdźmy w dół, ponieważ trzeba tutaj wpisać ważne informacje, które wpisaliśmy do keystora. Muszą się zgadzać. Jeżeli tutaj coś będzie nie tak, no to nie będzie to działać. Więc wpisujemy tutaj nazwę pełną, czyli nazwę pliku. Tutaj alias, czyli nazwę wewnętrzną naszego klucza, no jest taka sama, więc łatwo zapamiętać. Hasło sobie wpiszę gwiazdkami, żebyście nie podglądali. Jego długość i wygląd niekoniecznie jest zgodna z hasłem, które ja podałem. Jeżeli będziecie wydawać w kilka osób na przykład grę, możecie się tym keystorem podzielić i wtedy każdy, kto z tego keystora zbuduje grę, będzie mógł ją wrzucić. Ok, zamykamy grę i kompilujemy pod Androida, czyli wybieramy file, package project, można pod Androida multi, albo żeby mniej zajmowało etc2. Ja zrobiłem etc2, żeby mniej zajmowało. A tak przy okazji, jeżeli skompilujecie grę, to mamy pliki APK i OBB. Co to takiego? Jeżeli zmienicie rozszerzenie na zip, zobaczycie, że można to rozpakować, ponieważ tak naprawdę są to pliki kompresji zip. Czyli zmieniamy rozszerzenie i rozpakowujemy to powiedzmy w tym samym miejscu. O tutaj. Dzięki temu możemy zobaczyć całą strukturę naszego silnika.